Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszych podwodnych przygód w Subnautice. No dobrze, mamy lokację, artefakt architektów. Nie wiem, czemu jest taki dziwny kolor, dajmy go w tym kolorze. Zobaczmy, czy to jest gdzieś w jakimś sensownym miejscu. Pilot, do pilota można by się w sumie udać. 600 metrów. Ho. Do pilota jest bliżej. Tu jest nasza baza. Tam na dole byliśmy, były te wszystkie takie, o tutaj lokacja. Natomiast ja chciałem znaleźć, kurczę, taką... Nie mogę znaleźć tego miejsca, gdzie jest ta druga baza zaznaczona na tej mapie. Zobaczmy, może gdzieś tutaj coś ciekawego jeszcze będzie w tych głębinach, żeby tylko... Mamy w sumie 300 metrów na głębokość. Dzień dobry. Dobra, dobra, oni się będą tu burzyć strasznie. Ja jestem głównie zainteresowany jakimiś... Nie wiem, co to jest. O kurde. Dobra. Zdążymy. A, krystaliczna siarka. Myślałem, że to coś innego. Fajniejszego, bez sensu trochę. A tu jest coś ciekawego. Lid jak najbardziej. No, ekwipunek zapełniony. Nie! Jak to zapełniony? To sobie zjedzmy. Miałem to zasadzić, ale trudno. No to nic, może najpierw wrócimy jednak do tego, do bazy, no bo w sumie i tak nie mamy już jak zbierać tych wszystkich rzeczy. Wróćmy może do bazy. Może co po drodze się odkryje ciekawego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pan się tutaj denerwuje z jakiegoś powodu. Kawałek mamy do tej bazy. O kurczę, tu też są jakieś lit i tak dalej. Ale nie jesteśmy w stanie już nic zebrać. W sumie te zawilce lodowe, kurczę, bo fajnie byłoby rzeczywiście sobie jednak je zasadzić. Wtedy mielibyśmy takie źródło pożywienia blisko no, naszego miejsca zamieszkania. Ciemno się zaczyna robić. Jakie tu jest coś głęboko. I chyba będzie muszę trzeba też sobie, wydaje mi się, zrobić troszeczkę boi, bo nie mamy żadnej boi. Nie, mamy radiolatarnię jedną. To jakby co, możemy jedną radiolatarnią tutaj zapodać, ale... Jakby co ciekawego było po drodze. Ale nie wydaje mi się. Tutaj już jesteśmy bardzo blisko naszej bazy, tak. Bardzo blisko bazy. Ach, jak to fajnie, jak mi witają jako kapitana. No, idziemy. Niedaleko jest ten architektowy sanktuarium. No i co? Tytan dajemy w miejsce tytanu. Kwarc do szkła. Miedź idzie tutaj. Sól się nam przyda do różnych lit, do litu. O kurczę, litu to już mamy dużo, widzę. Można sobie zasolić coś. Pęcherzówka, tak, mamy pozbierane. To jedynie siarka. Szkło, tytan.
Gdzie ja dałem siarkę? Nie. Różnych też nie. Nie mam miejsca na siarkę? A, tu miała być siarka, dobra. Okej. No to cóż, do picia. Zaraz wyruszymy dalej gdzieś. Zasoloną żywność sobie zrobimy, po to tą sól zbierałem. Dużo tego nie ma w tym momencie, więc sól sobie tutaj wrzućmy. Co by tutaj, narzędzie naprawcze, trzeba by baterię wymienić może i w Siglajdzie baterię wymienić. To byłyby takie rzeczy do zrobienia w tym momencie. Czyli tak, wymieniamy baterię na nową. Ta niech się ładuje. I tutaj też wymieniamy baterię na nową. Nie jest to konieczne w sumie tak bardzo teraz, ale w sumie możemy sobie podładować pewne rzeczy. I trzy. Okej. A ile by trzeba było, żeby nóż żarowy, kurczę, zrobić? Bo... szczerze mówiąc, teraz się zaczynam tutaj gubić. Tu. Dobra, ale nie rozwalaj tego. Moduł głębokościowy 2. Szkło emaliowane to nie mamy diamentów. Rubinów też nie mamy. Baterie tylko po prostu i nóż można by zrobić lepszy. To jest dobry pomysł, bo wtedy nie będziemy musieli, będziemy mogli od razu ryby sobie, że tak powiem, łowić i je smażyć. Tylko musiałbym baterię jakąś zużyć, a baterii mamy trochę mało, więc dobra, zostawmy to na razie, nie jest to takie koniecznie. Mamy żarcie. Tak, możemy sobie jeszcze tutaj złapać parę żarć, jakąś pęcherzówkę jeszcze bym dorwał na szybko i gdzieś popłyniemy. Dobra, ale jak nie ma, tu jest pęcherzówka. Tak. I jedziemy na wyprawę. Gdzie jest ta moja baza? Jedziemy sobie na wyprawę. A tu. Tak. Tak, czasami też nie będę wycinał takich właśnie rzeczy, bo w sumie to się też, przynajmniej mnie takie coś ogląda u innych youtuberów dobrze. Jak akurat nie mam głowy do oglądania niczego i jakby myślenia za bardzo, to mi się dobrze, że tak powiem, ogląda takie właśnie nic nie robienie praktycznie. Dobra, idziemy do Sitraka i jedziemy w jakieś ciekawe miejsce. Nie wiem jeszcze w jakie, ale... Kurczę, jakby tutaj móc zmodyfikować moduł, odkryć, żeby zrobić moduł taki na zasoby, schowek w Sitraku, to by było fajnie. Ale to takie nie jest chyba proste. Dron, pilot, gdzie jest ten cały... Baza. Gdzie jest ta lokacja? A tu jest. Dobra. Zobaczymy, co tutaj się uda, że tak powiem, ciekawego. W sumie to jeszcze tak. Tak, żeby już było kompletne wszystko. Sobie weźmy i naprawmy. Może to być zbyt głęboko, ale zaraz zobaczymy. 200 metrów to gdzieś tu w dół.
Tylko pytanie, gdzie? Może tu jest taka dziura w dół. Tu coś jest ciekawego. Tylko mi to zginęło nagle. A, tu jest. Pułapka grawitacyjna. A to takiego jeszcze nie mam. Nie wiem, czy to takie jest bardzo potrzebne, te pułapki grawitacyjne. Można sobie z tego poradzić. Dobra, więcej nie zbieram, bo jakby były ciekawsze rzeczy, to wtedy... Wtedy będziemy tego potrzebować. Poza tym tu są te małpki, które... A, właśnie, to jest jedna rzecz, którą jeszcze mam zaspoilerowaną. Teraz te małpki będą nam przynosić zasoby, bo jak mamy architekta w głowie, to one nie powinny nam kraść, tylko powinny nam przynieść coś, co potrzebujemy aktualnie na przykład. Tak mi się wydaje. Zmienia się ich nastawienie do nas. No ale dobra, na razie nic nam nie przynoszą. Diamenty jakby nam przyniosły, to by było super. Gdzież jest ten architekt sanktuarium? Znaczy ten dron. Kurczę, jest to słabo widoczne. Może trzeba było rzeczywiście na zielono jakoś gdzieś... Jakoś mi zginęło, kurczę, z tego. No właśnie, zacząłem gdzieś coś pływać, coś kombinować i nie mogę po prostu zlokalizować teraz tego miejsca. A, tu jest, dobra. No dobra, 154 metry, tylko tu musi być jakaś, podejrzewam, jaskinia, w którą można wpłynąć. Albo i nie można. Czy tutaj? Płyniemy tam? Tu będą pewnie te miro... Aha, tylko że tu jest niestety... Właśnie, 157 metrów. Tu się można zgubić w tych jaskiniach trochę, niestety. Nie wiem, czy tu już nie byliśmy kiedyś. Bo to chyba za bardzo nie prowadzi w miejsce, które bym chciał. I dobiegają stąd jakieś straszne odgłosy. Nie. Tutaj nie jesteśmy w stanie tędy przepłynąć. Dobra, spadamy stąd. Myślałem, że tutaj jakoś się da. Dobra, tędy się wypływa. No i teraz pytanie, gdzie tu jest wejście do tego miejsca z architektami, tej lokacji architektów. To może być trudne do znalezienia. Musimy znaleźć jakąś dziurę, gdzie można wpłynąć do środka głęboko. A jednocześnie w miarę blisko od tego miejsca, gdzie to jest zaznaczone. No jesteśmy dokładnie nad tym jakoś. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że tam trzeba, kurczę, bez Citraka się wybrać. No bo znowu, jak nie mamy butli, to wiele nie narobimy. Tu jest gdzieś w głąb. Co to jest, te takie dziwne rzeczy? Kostka korzenna. Nie wiem, co ta kostka korzenna daje nam, ale możemy wziąć na próbę.
No, tu są jakieś takie, kurczę, że można pod tym płynąć, ale ja tutaj tym sitrakiem tak łatwo nie przepłynę. Tam coś widzę w ogóle. O, panie. Już? Koniec? Palnik laserowy fragment. O, proszę. O, dzień dobry, dziękuję bardzo, kwarc. Dzięki. Mówiłem, że nam coś przyniosą? Ale siarki to mamy od groma jeszcze trochę. Prezent od małpy morskiej. Właśnie. Właśnie. Nie byle co. Tylko coś użytecznego. Tu jest wejście do tego. Ja tutaj zrobię coś takiego, że może na chwilę wystawię tutaj tą boję. W sumie mogłem dwie zrobić. Co to masz? Tytan. No dobra, dziękuję ci bardzo. Dobra, temp 1. Niech się nazywa. Widać, że informatyk gra w tą grę. Teraz w którą stronę ja leciałem. Tam mam fragment jeszcze, widzę, czego nie zebrałem. Właśnie, pułapka grawitacyjna zawsze się może przydać. Tak, i tu jest wypłynięcie na zewnątrz. To mniej więcej będę wiedział, jak to... My mamy płynąć teraz w tą stronę. Tu jest na pewno jakieś gdzieś miejsce. No, albo i nie jest. 90 metrów, to już całkiem niedaleko. Tak. To mi się bardzo nie podoba, bo jedną radiolatarnię tylko mam. Się będę mógł później, pewnie się zgubię. 40 metrów. No jesteśmy całkiem blisko. Tu jest coś do skanowania? Jest. Palnik laserowy. Nie, nie chcę już tytanu, ale dobra, dziękuję ci bardzo, zaraz wezmę. Palnik się może przydać w tamtym wraku statku. Natomiast tutaj, czy da się jeszcze gdzieś dalej płynąć? Teoretycznie tak, ale... Ale już chyba głębiej nie popłynę tutaj. Stąd przypłynąłem, bo tu jest ta radiolatarnia moja. Tu jest jakaś dziura. No ale tu nie widzę miejsca, żeby gdzieś przepłynąć dalej. Będzie to troszkę Ojej, mam nadzieję, że nie zabiłem tej. Przepraszam bardzo. Tu jest jeszcze jakieś przepłynięcie gdzieś. Ale wydaje mi się, że tutaj do tego miejsca nie dopłyniemy. To jest gdzieś jakoś bardziej skitrane. O,
Chociaż. Baza. Tu jest temp, ale tu jeszcze widzę gdzieś. Teoretycznie. Nie widzę tego wskaźnika, gdzie jest ta lokacja tych architektów. Tu jest 75 metrów, czyli w sumie się oddaliliśmy troszeczkę. Dobra, zobaczmy tutaj, czy tu coś ciekawego będzie. Czy ja tu byłem? Bo być może już tu wpłynąłem przedtem z góry. Nie. Nie byłem na pewno. Tędy nie przepłyniemy z itrakiem. To jest w ogóle jakiś labirynt, no ale bez lepszej butli to ja tu nic nie zrobię, szczerze mówiąc. Ojej. Czy tu byłem? Co ty tu mi dajesz? Nie, nie, nic się nie będę tu robił, spokojnie. Tylko szukam miejsca, gdzie mógłbym popłynąć. Ojej. Tu jest gdzieś w głąb, bardzo. Tak. Ale nie wiem, czy tu już nie byłem przypadkiem. Bo tu było to 70 metrów, coraz bliżej, ale tu jest jaskinia, która jest zamknięta i tu już dalej nie popłyniemy nigdzie. Chyba, że ja nie widzę po prostu przejścia, bo jestem ślepy. No właśnie. Bo jesteśmy w sumie bardzo, bardzo blisko. Dobra, może ja zrobię teraz tutaj jak chwila, że tak powiem, przerwy, cięcie i jak dopłynę w jakieś ciekawe miejsce, to wtedy wracam do was. Więc heja, heja. Okej. Taki trochę przeskok może teraz, ale nie udało mi się znaleźć tej dziury, tego miejsca. Krążyłem tam, krążyłem chyba z pół godziny. I w zasadzie jest to cały taki labirynt tam, ale nic to nie daje, żeby do tego, widocznie podejrzewam, że do tego się wpływa gdzieś głębiej i znalazłem tutaj poniżej naszej bazy, trzeba w dół płynąć, w dół, wracając, oznaczyłem sobie dziurę. No właśnie, tu jest boja i tu możemy dużo głębiej popłynąć w dół. Oczywiście to jest na granicy wytrzymałości naszego tego. Nie wiem, co to jest. Czy to przypadkiem nie jest diament? Kurczę, gdzie mnie to wywiało? A tu. No właśnie. Więc tutaj mamy też do dyspozycji, że możemy znaleźć diamenty. Co akurat fajnie. Na tej głębokości. Tylko teraz gdzie jest góra, gdzie jest dół? Tu są w ogóle jakieś takie korzenie, nie wiadomo co. 240 metrów, więc jeszcze odrobinkę jesteśmy w stanie zejść niżej. Ale to już jest absolutna granica. Tu w ogóle jakieś takie dziwne po prostu
rzeczy są, ale przynajmniej właśnie. Tak jeszcze będąc tam, błąkając się po tych właśnie tam zaroślach, tych korzeniach, znalazłem jeszcze plany tam palnika laserowego, gdzie już mogę go robić, tylko potrzebuję diamenty, pułapki grawitacyjnej do końca i początkowe plany tego takiego, no, do poruszania zdalnego przedmiotów, narzędzia, więc podejrzewam, że to jest o tyle fajnie, że ten palnik się nam może na pewnym etapie przydać, a to, że się udało nam tutaj już jakieś diamenty złapać, to tym lepiej. Tylko troszkę mnie niepokoi właśnie te odgłosy tutaj takie. I najbardziej mi brakuje mandragora prąca właśnie. No właśnie, przystosowana. Najbardziej mi brakuje lepszej butli i to mnie najbardziej teraz ogranicza. Kurczę. Bo każde, że tak powiem, zgapienie się, no, powoduje, że się utopimy, no, krótko mówiąc. Ile jesteśmy? 274 metry. Czy da się gdzieś płynąć właśnie w tamtym kierunku, gdzie jest to tych architektów oznaczone, tylko ja nie wiem, gdzie ono teraz jest. Tam. Tu. W tą stronę byśmy musieli płynąć, ale problem jest taki, że... Co? O kurde. Że po pierwsze, tam jest jakiś wielki, brzydki brzydal. I podejrzewam, że tego to już tak nie staranujemy łatwo. A dwa, że niestety głębiej nie zejdziemy. Tam widzę jeszcze jakaś skrzyneczka jest. Ale jak już tu jesteśmy, moduły fabrykacyjne Citraka. Nie wiem, co to w ogóle jest. Tu jest jeszcze diament. O Jezu. Zaraz mnie tu coś złapie. No, spadamy stąd. Poszedł sobie? Przegonił mnie. No. Może by go też stalanować. No ale dobra. To tutaj generalnie rzecz biorąc wiele nie narobimy. To jest trochę poza naszym zasięgiem. Dobra, tylko czy ja stąd wypłynę teraz? Tak, batendy. Ale przynajmniej fajnie, bo wiemy, gdzie są diamenty. A te parę diamentów, które teraz mamy, pozwoli nam tutaj parę rzeczy sobie zrobić też. No dobrze, może to nie było jakoś super ekscytujące, ten dzisiejszy odcinek. Tu coś jeszcze widzę. To już mamy. Najbardziej by mi pasowało taką butlę znaleźć. O, widzę jeszcze diament. Rubinów zaś z kolei nie mamy. Kurczę, ja nie lubię, jak mnie tak wyrzuca z tego Citraka, gdzie ja później nie wiem, gdzie ja jestem. Nie, to nie jest diament. To jest kwarc. Za nisko. O, tu chyba nie wpłynę. Poza tym to chyba w to samo miejsce bym płynął. Ale jeszcze tak chcę poeksplorować, tylko żebym się nie zapędził za głęboko, bo nam zgniecie Citraka. To jest fajna taka dziura głęboka z różnymi ciekawymi rzeczami, ale niestety
275, tu możemy płynąć. To może tędy do tego artefaktu. Chociaż nie, tutaj pewnie byłem. Tak, to jest ten, tam byłem i tu ten wielki brzydki był. Zdaje się. W ogóle ciężko czasami znaleźć jakieś przejście. Dość wąskie to jest tutaj. No ale dobra, mamy diamenty. Więc cóż, zwiedziliśmy dziurę. Dzień dobry, panie. Zwiedziliśmy jakąś dziurę tutaj. Tego to nie mam pojęcia, gdzie można by do tego dopłynąć, bo tutaj się już podnosi teren do góry i oprócz tamtej dziury wielkiej, to nie ma tutaj jakiegoś przejścia takiego właśnie, żeby coś ciekawego znaleźć. A szczerze mówiąc, przydałby się rzeczywiście ten. Jakieś plany butli lepszej i tak dalej. No cóż. Myślę, że w następnym odcinku to się gdzieś wybierzemy. Może do tego pilota, bo to chyba jesteśmy w naszym zasięgu. Więc ja na razie pewnie zakończę ten odcinek. Może coś jeszcze tu porobię przy bazie, tak między odcinkami. Pozbieram trochę, bo chyba trzeba trochę pozbierać tych różnego rodzaju żywności, bo tego mi ciągle brakuje. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Może wreszcie coś uda się ciekawego znaleźć, bo tamto dobrze, że wam oszczędziłem to pływanie po tym labiryncie. Opłacało się, bo można było tam znaleźć sporo właśnie tych planów. Między innymi z tych planów szkło. Oddycharkę to mamy, to już ten. Palnik laserowy, bateria krystaliczna, siarka, diament, właśnie. Możemy sobie zrobić palnik. Działko grawitacyjne, tylko nie mamy jeszcze jednego tego. No i pułapka grawitacyjna. Kombinezon prom mamy tylko tyle. Moduł akwaryjny Sidraka? Moduł fabrykatora, no to tego też nie mamy. No właśnie. Więc ja sobie teraz coś pokraftuję, a was zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.